też człowiekiem dowcipnym. Ten dowcip czasami był używany, no, gwałtownie, ale był innego rodzaju dowcipnisiem niż świętej pamięci ojciec Jan Góra. Zresztą się lubili, choć oczywiście była to szorstka przyjaźń. Byli obaj w pewnym momencie w Poznaniu duszpasterzami. Trzeba powiedzieć, że Tomasz pewne rzeczy Janowi podpowiedział i Jan Tomasza zapraszał na rekolekcje. Natomiast nie tylko na rekolekcje, na rozmaite spotkania, też potem, jak już Tomasz nie był w Poznaniu. To były takie odyńce duszpasterskie i taki charakter miało duszpasterstwo dominikanów kiedyś. Ono się po prostu opierało na kilku, potem kilkunastu, może nawet takich dużych i wielkich osobowościach. Ojciec Jan to był taki, że przychodził, no, myśmy się buntowali wobec Jana, ja się bardzo z Janem, można powiedzieć, zżyłem jako późniejszy jego podopieczny, ale to była konieczność podporządkowania się i ja to akceptowałem, choć krytykowałem. Natomiast Jan miał wielką wielkość swoją, nie do podważenia. Ale różnica jest taka i tutaj niestety muszę te dwie anegdoty wsadzić, że Tomasz to mówił tak, jak jesteście na Agapie, Państwo kojarzycie, 7 rano, kościół pełny ludzi, potem Agapa, to lata komuny, każdy chętnie na tę Agapę, czyli herbatę i jak to mówiono, pasztet z kota i suchy chleb, ewentualnie marmoladę, chętnie przychodził, więc w wiadrach siostry stawiały, to się jadło i potem Tomasz robił jakieś spotkanie i powiedział do swojej grupki, w której ja też byłem, grupki, która zbierała się niejawnie, to Jan zapraszał wszystkich i generalnie potem wyznaczał rolę. Tomasz tak potajemnie i mówi tak, ludzie przychodzą do duszpasterstwa, nie mają się z kim spotkać, nikt z nimi nie rozmawia i mówią, że to jest taka klika wewnętrzna. Więc każdy z tej grupki ma obowiązek podczas agapy, jeśli jesteście, nie rozmawiać ze znajomymi, tylko znaleźć kogoś, kogo nie zna. Najlepiej takiego, który podpiera ścianę. I całą tę godzinę, którą będziesz tam przebywał, z nim staraj się zaprzyjaźnić i porozmawiać. A Jan miał zupełnie odwrotny sposób przemawiania. Byłem tego świadkiem i pamiętam, jak byliśmy zbulwersowani tym, jako wyszli ze szkoły Tomasza, a tutaj patrzymy, Jan wchodzi, a ty, co ty robisz? Jak ty wyglądasz w ogóle? Po co tu przyszedłeś? I dodaję do tej anegdoty coś, co jest częścią wspomnień wcześniejszych jeszcze. Mówi, mam tu wódeczkę dobrą. Taką dobrą wódeczkę dla wierzących. Jest tu który niewierzący? No ja jestem niewierzący. No to niech wypierdala, a my się napijemy. Po prostu pół duszpasterstwa. Jan sobie tak strzelił, on lubił tak strzelać różne rzeczy. Pół duszpasterstwa, zaraz potem facet wyleciał po prostu na Jana. Jan opowiadał, myślę, że to nie do końca tak było, że potem padł krzyżem, modlił się i mówił nieco w ekspiacji, przeorgo wyklinał, co w ogóle, co ty robisz, to były lata 80. jeszcze, proszę sobie wyobrazić, prawda? No i... Ale proszę sobie wyobrazić, dwa dni później przychodzi ten sam facet do ojca Jana i mówi, wiecie co, zmądrzałem. Jestem już wierzący i chętnie się z ojcem napiję. o dziwo poskutkowało. Ale to było na innej fali. I tylko i wyłącznie z łaską Bożą. Spirytus zmieszany z łaską Bożą, Spirytus Sanctus, bo tak to by nie poskutkowało. I jeszcze w sierpniu nie wolno takich rzeczy opowiadać, absolutnie. Ale to wstęp do tego, żeby zaśpiewać o kłótni dominikanina z franciszkaninem, czyli kłótni świętej głupoty ze świętą mądrością, która może z jednej strony, przepraszam, świętej prostoty ze świętą mądrością, która z jednej strony może się skończyć nieświętą pychą, a z drugiej właśnie nieświętą głupotą. To jest właśnie to, co może się każdemu przydarzyć. Dosyć. Trochę rozstroiło. Dosyć mając czczy gadanin z polskim wiarołomnym gminem brnącym w błędach szarlatanin zgadał się raz franciszkanin z dominikaninem. Rzekł dominikanin, powiedz mój braciszku przeubogi, czy nie zwodzisz swoich owiec i nie zbaczasz na manowiec z dogmatycznej drogi. Ha! Rzekł braciszek, święty Franciszek, jak tamaryszek w sercu mym trwa. Pan Bóg nas kocha więcej niż trocha, reszta rzecz płocha, tro la 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 la.
odrzekł do Franciszkanina, nasz Dominikanin, przecie pory w serca to nie kpina, uczą tak w zakonie i na uniwersytecie. Lecz kiedy się zdarza chwila, przyjm refleksji te dwa słówka, że kto mózgu nie wysila, ten wyrasta na debila albo i półgłówka. Ha! Rzekł braciszek, święty Franciszek, jak tamaryszek w sercu mym trwa. Pan Bóg nas kocha więcej niż trocha, reszta rzecz płocha, tra la 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 la. Rzekł Dominikanin, bracie, święta zgoda i współżycie. My kochamy, wy kochacie, tylko nieco mniej czytacie i w ogóle tkwicie. A głupota i prostota są to dwie odmienne rzeczy, gdyż prostota jest to cnota, za głupotę zaś idiota w czyśćcu się upiecze. Ha! Rzekł braciszek, święty Franciszek, jak tamaryszek w sercu mym trwa. Pan Bóg nas kocha więcej niż trocha, reszta rzecz płocha, tra la 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 la. Rzekł Dominikanin, Boże, Ty stworzyłeś okrąg świata, niebo, lądy oraz morze i co w ziemi i przez tworze chodzi albo lata. Każde bydle i kamyszek chwalą Ciebie w stworzeń tłumie, każdy z grzybków, każda z szyszek, niechaj więc i ten braciszek chwali Cię jak umie. Ha, rzekł braciszek, święty Franciszek, jak tamaryszek w sercu mym trwa. Pan Bóg nas kocha więcej niż trocha, reszta rzecz płocha, tra la 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 la. Tu Dominikanin wściekł się i wewnętrznie się zapienił, mówiąc przy mym intelekcie, trzeba bym tej pieśni wreszcie nowy dał refrenik. Choć nie jestem ksiądz Twardowski, ani nawet Boża Krówka, jednak przy pomocy boskiej oraz Weny Częstochowskiej, proszę, mam już słówka. Święty Tomaszu, chroń mądrość naszą, duchowną paszą, nas pasąc więc mądrość miłości, miłość mądrości daj, a kto złości się takiego bęc. Tutaj Franciszkanin zdumiał się, Dominikanin zasie propagandy sens zrozumiał, darł się więc jak tylko umiał i jak tylko da się. Autor z nim się utożsamia oraz solidaryzuje, sercem i umysłem skłania i do jego się śpiewania dokooptowuje. Święty Tomaszu, chroń mądrość naszą, duchowną paszą, nas pasąc więc. Mądrość miłości, miłość mądrości, daj, a kto złości się takiego pędz. Autor jednak ma problemat, nie wie bowiem choćby skisnął, co Bóg myśli na ten temat, gdy Franciszka i Tomasza w chóry świętych wcisnął. Każdy tam swój refren wyje, te nowego zagłuszając, anieli lica kryją, tak Franciszka i Tomasza święcie zaklinając. Święty Franciszku, święty Tomaszu, błagał was bardzo anielski tłum, miłość mądrości niech nie wałaszy, mądrość miłości niech nie straszy. Boom!